Ja myślę, że daje też pewien spokój, że wiem, że na zapleczu, to tak jak na własnej rezerwacji. Więc mam ktoś, kto cały czas za tą drużynę też tam plaszcze, bo te rzeczy jak nie tak potrzebują partii, ale często nie ma. I jak nie często nie ma... Wszystko już chyba wiemy o Krzysztofie Gawkowskim. No ale w każdym razie chciałam panu podziękować za wizytę w studio, za przyjęcie zaproszenia. I kibicujemy. Właśnie, kibicujemy. Zaczęliśmy od tego sportu i skończmy. Trzymamy kciuki za naszą drużynę i jesteśmy pełni optymizmu, że razem damy radę. My, kibice i oni na tej listy. Tak? Ja się bardzo dziękuję za zaproszenie, za taką nareszcie normalną złapę. Jak chwilę, ja życzę sobie, że tak rozmawiać o polityce, a nie proszę. Dziękuję państwu. Dobrze, ja dziękuję. To był program Nieznani Znani. Dobrze, Tarczyńska. Państwa do usłyszenia za tydzień. Audycję programu Pierwszego Polskiego Radia udostępniamy również na stronie 1 Polskie Radio.pl. Przeniesiemy się teraz daleko za ocean. Bruce Springsteen już zaczyna dla nas grać, za chwilę zacznie śpiewać. Byłem pocinieczony i poobijany i nie byłem w stanie powiedzieć, co czułem. Sam się nie rozpoznawałem. Zobaczyłem swoje odbicie w oknie. Nie poznałem swojej twarzy. Bruce Berger, gdzie ona była? On ma jednak był trzymaszę. So, let you know, no mouth face, so, gonna leave.